Lubuski Ring Samorządowy, Michał Szpak. Dzień dobry. W studiu z nami dzisiaj pani Katarzyna Drożak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektorka Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Kłaniam się. Pani dyrektor, rozmawiamy krótko po zakończeniu kontroli Najwyższej Izby Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim. Ta kontrola dotyczyła przygotowań do wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. No i tak naprawdę trzeba przyznać, że wyszła taka laurka z tej kontroli NIK-u, bo zostaliście pochwaleni. I cytat taki z wystąpienia pokontrolnego: na obecnym etapie programowania nie występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo co do prawidłowego i terminowego wdrożenia RPO Lubuskie 2020. Właściwie tak naprawdę to dostało się tylko parlamentarzystom, którzy opóźniali, tak chyba możemy takiego określenia użyć, uchwalenie rozporządzeń, przepisów, ustaw o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Chcę zapytać przede wszystkim, co ta kontrola obejmowała, jakie segmenty, jakie działania? Ta kontrola była dosyć szeroko prowadzoną kontrolą, bo obejmowała cały szereg zagadnień związanych z przygotowaniem programu operacyjnego dla województwa lubuskiego. Czyli rozpoczęliśmy od momentu ukonstytuowania się w Departamencie Rozwoju Regionalnego wydziału, który pracował od samego początku najpierw nad założeniami programu, a później już nad kolejnymi wersjami projektów tego programu. Kontrolowaliśmy znaczy razem z Najwyższą Izbą Kontroli również przebieg chociażby konsultacji społecznych, a jak pan dobrze wie, konsultacje społeczne w naszym regionie były prowadzone bardzo szeroko, z bardzo wieloma podmiotami, jednostkami, przyszłymi beneficjentami. Poza tym byliśmy kontrolowani pod kątem naszego przygotowania już do etapu wdrażania, czyli na jakim etapie jesteśmy, jak zamierzamy przygotowywać system wdrażania, w którym momencie jesteśmy i czy nie nastąpią żadne opóźnienia, które by mogły na przykład opóźnić ogłaszanie konkursów, a chcielibyśmy rozpocząć jak najszybciej. Ta kontrola miała to stwierdzić, czy rzeczywiście zarząd województwa nie dopuścił się jakichś zaniechań, czy wszystko przechodziło, czy było zaplanowane i było realizowane zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem i planem. I tak rzeczywiście ta kontrola to potwierdziła. Gąszcz papierów, pewnie gąszcz jakichś zakładek w tym programie. Do niczego nie doczepili się tak naprawdę kontrolerzy NIK-u. Oni są bardzo drobiazgowi przecież. Tak, rzeczywiście pytania były bardzo szczegółowe i bardzo drobiazgowe. Szczerze mówiąc, one dotyczyły takiego etapu etapu wdrażania. My jeszcze na tym etapie nie jesteśmy, ale my się do niego bardzo wnikliwie i bardzo szczegółowo przygotowujemy, więc zadaniem Najwyższej Izby Kontroli było sprawdzenie, czy my rzeczywiście, po pierwsze, mamy potencjał, czy mamy odpowiednich ludzi i czy tak mamy zaprojektowany system wdrażania, który ma nam pomóc wszystko ogłosić i zrealizować w zaplanowanych terminach. To na czym polega takie przygotowanie się ludzi, całego departamentu, jak rozumiem, do właśnie wdrażania, do przekazywania pieniędzy, bo o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Kiedy te pieniądze zostaną, czy zaczną być przekazywane ludziom, którzy na nie czekają, czy firmom, które na nie czekają? Żeby mógł popłynąć pierwszy strumień pieniędzy, trzeba spełnić szereg warunków, czyli zaczynamy od programu. Projekt programu został przesłany w terminie, czyli 10 kwietnia tego roku, czyli ten pierwszy warunek został spełniony. Program będzie najpóźniej przyjęty w październiku, bo tak mówi rozporządzenie, czyli nie później niż 6 miesięcy od momentu przesłania do komisji programu. Więc to jest taki moment, w którym, do którego my się musimy przygotować, czyli zostanie przyjęty przez komisję, później przez stronę polską. Do tego czasu musimy opracować chociażby system realizacji całego programu, czyli kto będzie co robił, jak będzie robił, jaki będzie podział kompetencji, kto będzie za co odpowiadał, czyli w całym urzędzie są różnego rodzaju jednostki, podmioty, departamenty, które będą miały konkretne zadania już w nowym systemie. Musimy przygotować szereg dokumentów, czyli w obecnym okresie programowania to jest na przykład uszczegółowienie, czyli mamy z jednej strony program, który ma charakter strategiczny bardziej ogólny. Do tego będziemy przygotowywać dokument uszczegóławiający, czyli tam będziemy zapisywać konkretnie kto, na co, ile, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju koszty. Musimy też przygotować system oceny,
czyli to, jak projekty będą oceniane, przez kogo będą oceniane, na podstawie czego będą oceniane. Będziemy powoływać komitet monitorujący, będziemy przygotowywać szereg wytycznych dla beneficjentów chociażby, żeby oni wiedzieli też, na jakich zasadach i warunkach będą realizowali swoje projekty. Czeka nas również usankcjonowanie pewnych regulacji dotyczących współpracy z DIT-ami, czyli musimy podpisać porozumienie ze związkami DIT w Zielonej Górze i w Gorzowie. DIT-y, z tego co ja wiem, też były objęte tą kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Tutaj też jesteśmy na czysto, nie było żadnych uwag Najwyższej Izby Kontroli. Tak, oczywiście. DIT-y są częścią programu, my tego w żaden sposób nie wyłączyliśmy z programu. To jest pewne narzędzie, które my w programie zastosowaliśmy. Wobec tego współpraca nasza na tym etapie konstruowania tego elementu programu, które dotyczy ZIT-ów, czyli przekazywania im środków, czyli tych obszarów, które wspólnie uzgadnialiśmy, też podlegała kontroli, tak jak wszystkie inne etapy, komponenty, sekcje i segmenty programu. Patrząc na to z zewnątrz, to trudno nie zgubić się, szczególnie laikom, w tym, jak to wszystko trzeba przygotowywać teraz. To ile osób tak naprawdę w Urzędzie Marszałkowskim będzie się zajmowało regionalnym programem operacyjnym w tej nowej perspektywie? To jedno. I czy wystarczy tych urzędników, których mamy dzisiaj? Ja wiem, że jak ludzie usłyszą o tym, że trzeba jeszcze kogoś zatrudnić, to pewnie się będą mocno denerwować, ale nie wiemy tego tak naprawdę, przysłuchując się tym informacjom, które pani nam podaje. Ile osób tak naprawdę dzisiaj nad realizacją tego programu ma pracować? Bardzo dużo. Ja kieruję departamentem, w którym program powstawał. Nad programem paradoksalnie nie pracowało bardzo wielu ludzi. Natomiast program będzie wdrażany przez dwa departamenty, które dzisiaj funkcjonują. Plus dochodzi do tego jeszcze instytucja pośrednicząca, jaką będzie Wojewódzki Urząd Pracy, i to wynika z naszego programu. Więc podliczając wszystkie te osoby, no to wyjdzie, tak myślę, ponad 200 osób. Ja myślę, że to jest dobra wiadomość dla beneficjentów, dlatego że im więcej ludzi będzie w to zaangażowanych, im więcej dobrych ludzi będzie w to zaangażowanych, tym im będzie łatwiej realizować projekty. Ale trzeba będzie zatrudniać jeszcze dodatkowe osoby? Ja tego dzisiaj nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Znaczy mi zależy na tym, żeby pracować z ludźmi, którzy są dobrze do tego przygotowani, którzy są kompetentni, którzy mają wiedzę, którzy są przede wszystkim otwarci, którzy potrafią myśleć nieschematycznie, potrafią się posługiwać oczywiście procedurami, ale potrafią być elastyczni i dopasowywać się elastycznie do otaczającej nas rzeczywistości, bo no niestety, ale czasem trzeba tak robić, żeby wyjść na prosto. Może tak pani powiedzieć o 100% swojego zespołu na przykład, którym pani kieruje? Mojego zespołu? Mojego zespołu, tak. Nie występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo co do prawidłowego i terminowego wdrożenia RPO Lubuskie 2020. Ten cytat, o którym wcześniej mówiliśmy, to jest cytat z wystąpienia pokontrolnego NIK-u. Czy później, na późniejszych etapach, może takie niebezpieczeństwo się pojawić co do właśnie prawidłowego i terminowego wdrażania regionalnego programu operacyjnego Lubuskie 2020. Jeśli tak, to gdzie pani widzi takie niebezpieczeństwo, takie zagrożenie? Takie niebezpieczeństwo zawsze się może pojawić. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności. Oczywiście ryzyka mamy dobrze zdiagnozowane, ale nie wszystkie okoliczności zależą od nas. Na przykład czekamy teraz na przyjęcie tak zwanej ustawy wdrożeniowej, która jest ustawą dla nas o tyle istotną, ponieważ reguluje etap wdrażania samego programu. Określa zasady naboru, oceny, procedur odwoławczych, nakładania korekt finansowych. To są bardzo ważne i istotne elementy, które będą teraz regulowane ustawowo. Ja myślę, że ta ustawa, mam nadzieję, że będzie przed wakacjami jeszcze przyjęta, dlatego że to jest dla nas pewien wyznacznik, którym my się będziemy kierować, tworząc nasze wewnętrzne procedury. Jak będzie, zobaczymy. Ja liczę na to, że jednak przed wakacjami uda się to zrobić. Poza tym, jaki może być jeszcze inny element ryzyka? Stworzenie systemu informatycznego na poziomie kraju, dlatego że teraz będzie trwa
trwają prace nad opracowaniem takiego systemu informatycznego, który będzie regulował między innymi ten etap wnioskowania o płatność, co pewną jest nowością dla nas. Będzie też regulował nasze stosunki z komisją, jeżeli chodzi o płatności, o certyfikacje itd. Więc im szybciej będzie ten system opracowany, przygotowany do wdrażania, przetestowany, tym lepiej dla nas. A jeżeli on dopiero zostanie uruchomiony, nie wiem, w grudniu 2015 roku, może to nastręczać pewnych trudności we wdrażaniu. Poza tym takie kwestie jak uregulowanie dotyczące pomocy publicznej, czyli wdrożenie, opracowanie rozporządzeń ministra infrastruktury i rozwoju w tym zakresie. Ja nie odpowiadam za to, więc trudno mi też powiedzieć. Wiem, że prace się rozpoczęły, ale kiedy one się zakończą, nikt nie da nam gwarancji, że to będzie do końca roku, a wszyscy beneficjenci łącznie z nami oczekują na to, że wdrażanie ruszy jak najszybciej, czyli że pierwsze konkursy na przykład pojawią się już pod koniec roku. To trochę tych niebezpieczeństw jest. Mam nadzieję, że uda się ich jednak uniknąć. Bardzo serdecznie dziękuję Pani za rozmowę, za wizytę w studiu. Dziękuję. Państwu przypomnę, że naszym gościem w studiu dzisiaj była Pani Katarzyna Drożak, dyrektorka Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję jeszcze raz. Państwu życzymy wspólnie dobrego wieczoru i do zobaczenia.